Witajcie! Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić chyba jeden z najprostszych, ale bardzo efektownych deserów, a przede wszystkim bardzo smacznych i zaskakujących deserów. Na początek potrzebuję bezy. No, to jest przepis, który możemy zrobić albo bardzo prosty, stosując kupne składniki, bezy, bitą śmietanę, no, albo maksymalnie go skomplikować, samemu upiec chrupkie bezy, bitą śmietanę zrobić z syfonu lub ubić. No ale, że tak powiem, żądam natychmiastowej gratyfikacji, no to użyjemy gotowców, zwłaszcza, że nie mam zwykłej śmietany, którą można by ubić. Chociaż tutaj, jak słychać, chyba się dzieciaki dopadły, bo mogą się rozczarować. Ale mamy nasze bezy, trzeba je delikatnie troszkę pokruszyć, żeby były w mniejszych kawałkach. Beza nada tą piękną chrupkość. Do tego będziemy mieli cierpkie owoce. Eksperymentowałem z różnymi owocami. Z malinami, z jeżynami, z porzeczką, z agrestem. Co tam jeszcze ostatnio próbowałem? Jagody, borówkę amerykańską. No i dzisiaj mamy jeżyny, ale z tych moich eksperymentów wyszło, że jednak najlepsza jest malina. Malina. No, tak na pierwszy rzut oka wydaje się, że bardzo słodki owoc, ale jednak jest mocno cierpki. Proszę bardzo. Beza, malinki i uzupełniamy to bitą śmietaną, której chyba jednak nie ma. No, bardzo symbolicznie. Powinno być mniej więcej porówno wszystkich naszych składników. Dla dekoracji może jeszcze damy z góry jedną jeżynkę i nasz deser jest gotowy. Także smacznego, gorąco polecam, prościuteńki, a jak tylko spróbujecie, to będziecie bardzo mocno zaskoczeni, jak doskonale to smakuje. Na przykład patrzcie, jaki piękny fartuszek mi syn sprawił na Wyspach Owczych. Na razie to tyle, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce. Ja też lubię sobie trochę pomieść przed jedzeniem. Jak to mówi teściowa? No, Mazia.